Witajcie. Tak prawdę mówiąc, miała być historia o tym, jak naprawiam złomowanego wcześniej i zdobytego na złomie minidiska, ale okazało się niestety, że minidisk ma problem. O tym będzie w połowie filmu. Po prostu zmontuję wam film, który zamierzałem zrobić, ale go nie zrobię, bo coś z wyświetlaczem jest nie tak. Jak widzicie, tu jest kilka tych wyświetlaczy. Wpadłem na pomysł zrobienia filmu o wyświetlaczach VFD tylko dlatego, że ostatnio miałem trzy problemy z wyświetlaczami. W tym minidisku, w NAD-M5 i w magnetofonie. Teraz już nie pamiętam, co to był za magnetofon. A to była taka szybka naprawa. Poszła dioda Zenera. A po co dioda Zenera jest między żarzeniem a napięciem na siatki i na anody, to dowiecie się w trakcie opowieści o tym. Film będę robił metodą konwencjonalną, czyli będę pokazywał wam jakieś tam kartki i opowiadał o tym, nie tak jak mogliście się już przyzwyczaić do nowej formy prezentacji. Mianowicie, że wrzucam tablicę i narrację nagrywam przez mikrofon do komputera. Tym razem wrócę do tej starej formy, jak na przykład podczas pierwszych filmów o wzmacniaczach lampowych, na przykład o transformatorach. Z tego względu, że będę się posługiwał tymi wyświetlaczami i tłumaczył, jak one są zbudowane. Także ja tutaj trochę uprzątnę i przejdziemy do wyświetlaczy VFD. Wskaźnik fluorescencyjny to takie urządzenie, lampa. Jest to urządzenie do wyświetlania po prostu. I tak, prawdę mówiąc, jest odmianą lampy próżniowej z anodą podzieloną na segmenty pokryte luminoforem. Tak samo tutaj segmenty są, tam nie widać tego, mniejsza o to, że wskaźnik od magnetofonu. Elektrony pochodzące z katody bombardują powierzchnię poszczególnych segmentów i wywołują świecenie luminoforu. Zatem podstawą działania tych wskaźników jest zjawisko fluorescencji. Barwa emitowanego światła jest zielona, zielono-niebieska, czasami nawet i czerwona. Tutaj widzicie, są jakieś znaczki czerwone. Katoda jest wykonana w postaci tych pręcików, które tu widzicie. One są podłączone z jednej strony do takiego dużego pręta. I ona jest żarzona poniżej progu widzialności prądem rzędu 150-200 mA ze źródła o małym napięciu. To źródło może mieć od 0,7 do 3 V. Tutaj jest druga strona przymocowania tej katody. I te pręciki są ponad, jak widzicie, ponad siatką i anodą. Tam dalej, głębiej widać te pręciki. One się teraz trzęsą, kiedy ja poruszam tym elementem. Każdy segment anody, czyli tam w głębi, za tą jeszcze drobną siatką, którą tu widzicie, jest zasilany napięciem rzędu 25 V, czasami mniej, 16 V. I w stanie świecenia pobiera około 0,5 mA prądu. I te wskaźniki, jak widać, no, nie należą do ekonomicznych, są prądożerne, tam nawet do 20 W potrafią wziąć tego prądu. I dlatego pewnie nie robi się ich w urządzeniach przenośnych. Ta siateczka, którą było widać przed chwilą na napisie decybele, to jest siatka. I siatkę należy też spolaryzować ujemnym, znaczy na jakimś tam napięcie, żeby nam poszczególne elementy się zaświecały lub gasły. No teraz widać tą siateczkę. Tutaj mam schemat takiej jednej cyfry wskaźnika fluorescencyjnego z podręcznika. I jak widzicie, no jest ta siateczka, jest anoda, to jest siatka anoda i nad nią są rozwieszone właśnie pręciki. O, tutaj te druciki, miernik mi się odzywa, druciki, które są katodą. Katoda jest żarzona na progu światła widzialnego po to, żeby nie przesłaniać nam tego widoku, które
ma prezentować wyświetlacz. Oczywiście mamy jeszcze inne wskaźniki, jak na przykład wskaźnik ściekłych kryształów. I to jest Liquid Crystal Display, to się tak nazywa z angielskiego. Podstawę działania tego wskaźniku stanowią zmiany właściwości optycznych kryształów, czyli ciekłych kryształów, pod wpływem pola elektrycznego. I mamy w tym momencie albo widoczny kryształ, albo niewidoczny kryształ. Tutaj dla przykładu widzicie wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wskazuje on temperaturę kotła CO. Jest on zawieszony na ścianie. A tak jest zrobiony, żebym po prostu nie musiał do kotła schodzić. Jak widzicie, nastąpiło zużycie już tego wskaźnika. Teraz lepiej to widać, mimo że troszeczkę cień dopadł go. A dlaczego? No po prostu ma lata swoje. Ten wskaźnik jest z roku 91 lub 2. No i pracuje tak przez cały czas. Więc już się trochę zużył. Mamy jeszcze wskaźniki LED. One działają na zasadzie luminescencji. No to są zwykłe diody luminescencyjne. Mamy też wskaźniki plazmowe, ale nie mam tutaj żadnego przykładu wskaźnika plazmowego. Żeby narysować wskaźnik, to trzeba użyć takiego schematu. Tu mamy pręty żarzenia, na które podajemy napięcie przemienne, 3 V, czasami mniej. I pod tymi prętami mamy siatkę jakąś tam, z różnym, to wygląda jak plaster miodu po prostu. I ją zasilamy odpowiednim napięciem. I pod tym, weźmy sobie inny kolor, i pod tym mamy normalne cyferki, które też do jakiegoś tam napięcia podłączamy. Można to też przedstawić w taki sposób. Tutaj mamy do góry pręciki żarzone przemiennym napięciem. Tutaj mamy jakieś napięcie dodatnie. Tutaj mamy jakieś napięcie dodatnie, a ten jest wygaszony, więc mamy napięcie ujemne. I elektrony sobie płyną w ten sposób, przyspieszane przez siatkę. Substancja, która tutaj jest i świeci, ten luminofor, to jest związek fosforu. Zgaszę tę lampkę. Związek fosforu. I on jest naniesiony na anodę, która jest wykonana na przykład z grafitu. I jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz o katodzie. Mianowicie, że jest ona bezpośrednio żarzona. Elektrony zgromadzone wokół katody są wybite ze swoich orbit na skutek działania bardzo wysokiej temperatury. Są one przyspieszone w kierunku anody przez dodatne napięcie na siatce i elektrony bombardujące anodę są powodem świecenia luminoforu. W tej chwili zwiększam trochę napięcie, żebyście mogli zobaczyć, jak się nam zażarzy, zażarzy katoda, ale i nie widać to tego świecenia, ale zrobimy inaczej, wyłączę światło. I po chwili powinno być widoczne. Tutaj. O. Widzicie tam w centrum kadru, jak się żarzy. O, teraz widać, jak ładnie się żarzy lampa. Ok. Za chwilę wam zaświecę poszczególne wskaźniki. Taki wyświetlacz VFD charakteryzuje się bardzo dobrą widocznością znaków z wielkiej odległości. Są one bardzo dobrze czytelne w złych warunkach oświetlenia. Dodatkowo jest możliwa regulacja jasności świecenia tych znaków, na przykład przez zmianę napięcia. Przy okazji widzicie, mam podłączony minus z tej strony i jak już nierównomiernie mi się świecą znaki. Możemy to też regulować jasność świecenia modulatorem PWM. Wadą takiego rodzaju wyświetlacza jest bardzo duży pobór energii, który praktycznie, tak jak powiedziałem, uniemożliwia to stosowanie w urządzeniach przenośnych, tylko i wyłącznie urządzenia stacjonarne. To jest wskaźnik od Video 2000 magnetowidu Philips.
Teraz tak, wartość napięcia nodowego i maksymalnego prądu dla pojedynczego segmentu no, podana jest w konkretnej karcie katalogowej, ale ciężko te karty katalogowe zdobyć z reguły, dlatego że są to wyświetlacze customowe. Ale wartość napięcia, które tu podajemy, no w tej chwili mam 7 V. Ona może się różnić od 18 V do 25, czasami 33. I prąd jest rzędu kilku miliamperów. Oczywiście wartość tego prądu zależy od takich czynników jak wielkość wyświetlacza, ilość zapalonych znaków, jasność świecenia. W każdym razie te wyświetlacze no, potrzebują dosyć dużo energii, żeby świecić. Taki segment wyświetlacza fluorescencyjnego świeci wtedy, gdy przyłożone jest napięcie żarzenia odpowiedniej wartości. W tej chwili mamy jakieś 4 V. I przyłożone jest dodatnie napięcie anodowe oraz do siatki. No ten wyświetlacz jest trochę inny, bo ja przyłożyłem jedno napięcie wspólne. No i świecą się wszystkie znaki. Podając ujemne napięcie na siatkę, wygaszałbym poszczególne znaki. Tutaj Wam pokażę sterowanie tego wyświetlacza. Widzicie, podpiąłem się pod jedną z anod. Teraz uziemiam siatkę. Także widzicie, wyłączanie poszczególnych elementów następuje przez uziemienie, czyli podłączenie do zera odpowiedniej siatki. Siatkę macie tu rozłożoną, a pod spodem są anody. I anody są tak rozłożone, że wyświetlacz mi cały przegasa, bo mam małe napięcie. Zróbmy tutaj z 13 V. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. O, widzicie, jedna siatka jest wyłączona. Tutaj druga siatka wyłączona. Trzecia siatka wyłączona. Wyświetlacz, który jest przemiatany. Teraz widzicie wskaźnik, który ma właśnie rozpięte różne siatki nad różnymi elementami i się świecą inne znaki. I ten wymaga tak zwanego przemiatania. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tym razem posłużę się skanem z elektroniki dla wszystkich. Jak widzicie, jest tutaj układ, który zapala odpowiednie siatki i anody. Tutaj mamy zapalanie anody, a tutaj mamy zapalanie siatek. Podawanie napięcia dokładnie przez układy tranzystorowe. Oczywiście robią to wszystko dzisiaj układy sterujące takimi wyświetlaczami. Tutaj mamy blok diagram dla jednego z nich. I mamy tak, driver, czyli sterownik segmentów i sterownik siatek. I teraz siatka pierwsza się zapali, przelecą segmenty. Siatka druga się zapali, przelecą segmenty, siatka trzecia się zapali, przelecą segmenty i to z bardzo dużą częstotliwością, ponieważ oko ludzkie nie zarejestruje wtedy wygaszenia tego wyświetlacza. Sprzyja to oszczędzaniu energii, jak mówiłem, są one bardzo prądożerne. To jest struktura takiego układu scalonego. To jest dokładnie ten układ scalony, który jest sprawny. W przeciwieństwie do tego. Tutaj macie notę aplikacyjną, czyli schemat aplikacyjny takiego wyświetlacza. Jak widzicie, sterowanie anodami jest na tych portach. Tutaj mamy sterowanie poszczególnymi siatkami. A tutaj mamy napięcie żarzenia. Mamy kilka rodzajów napięcia żarzenia. Pierwszy z nich jest takie jak tutaj, napięciem przemiennym. I z tym wiąże się pewna sprawa. Zaraz wyjaśnię jaka. Ale zaobserwujmy, że mamy także tutaj podpięcie diodą Zenera. I to też ma swój cel. Tutaj mamy pierwszy sposób zasilania żarników. Jest to zasilanie napięciem przemiennym. Mamy w jednym punkcie uziemiony ten sposób zasilania. I jak patrzymy na wyświetlacz, to w tym momencie rozłożenie jasności na tym wyświetlaczu będzie mniej więcej takie. Tam widzieliście na tym wyświetlaczu Philipsa. Jak miałem uziemiony
jeden z końców, no to w tym momencie tu mieliśmy minus i tu było ciemniejsze, tak jak na tym rysunku. Tutaj jest jasność świecenia na tym wyświetlaczu. Widzieliście to na przykładzie, więc nie muszę chyba tłumaczyć, jak to się zachowuje. Drugi sposób żarzenia to jest z odczepem środkowym transformatora żarzenia. I w tym momencie rozkład jasności na wyświetlaczu mamy taki. Tu mamy najciemniej, a największą jasność mamy po brzegach. Uziemiony mamy środek tego uzwojenia. I do tego oczywiście tutaj też mamy minus baterii podłączone. Oczywiście nie musimy zasilać tych układów z transformatora sieciowego. Możemy zbudować przetwornicę. I według danych, do których dotarłem, zalecane są częstotliwości przetwornic powyżej 20 kHz, no i poniżej 100 kHz. Dlaczego powyżej 20 kHz? Ponieważ siatki tych wyświetlaczy potrafią grać, potrafią piszczeć. Dlatego przy budowaniu jakiegoś falownika do tego układu dobrze jest przekroczyć częstotliwość akustyczną. Tutaj macie teraz ten schemat aplikacyjny, wróćmy do niego. Widzicie, tutaj jest ten transformator z podpięciem na środku, z uziemieniem na środku, ale mamy diodę Zenera i do czego ona jest? Opis warunków zasilania nie byłby pełen, gdybyśmy nie powiedzieli sobie o odcięciu napięcia anodowego. Mówiliśmy wcześniej, że segmenty muszą się zaświecić, gdy do siatki oraz do anody doprowadzimy pewne pozytywne napięcie. Gdy napięcie siatki lub anody jest niższe od napięcia katody, czyli od napięcia żarzenia, wówczas świecenie segmentu może być zupełnie przypadkowe, czyli jakieś tam dziwne znaki się nam pojawiać na wyświetlaczu. W związku z tym, aby z całą pewnością wyłączyć prąd anodowy, napięcie anodowe musi być niższe od napięcia żarzenia. Stąd ta dioda Zenera. I bardzo często, zaraz wam pokażę schemat, bardzo często właśnie w urządzeniach jest takie coś stosowane. Tutaj mamy schemat wyświetlacza, który jest zainstalowany w tym mini disku. I zaraz będziemy szukać właśnie tej diody do tego napięcia podpięcia. Wszystkie elementy idą tu na tą listwę. Na tej listwie mamy napięcie przemienne AC i AC, napięcie minus 32 V, no i dodatkowo szynę i kwadrat C. Tutaj mamy transformator i niestety tutaj jest rysunek odwrócony, czyli te dwa piny idą tutaj. Nie wiem, dlaczego tak sobie to narysował. I to jest napięcie żarzenia. Ono sobie idzie tutaj i na tamtą listwę, ale tu w tym miejscu jest dioda Zenera. I ona jest podpięta do tego napięcia 37 V. Tu oczywiście mamy zasilacz tego 37 V. No i to potem przez tę listwę, która jest wpięta tutaj, idzie sobie na układ scalony i sterujemy wyświetlaczem. Tutaj możecie zobaczyć, jakie informacje przyjmuje nam sterownik wyświetlacza. No oczywiście jest to i kwadrat C i mamy także pin CP, nie CS, pin CS, który nam zezwala na zapis lub nam tego zezwolenia nie przypisuje. Jaka jest sekwencja załączania napięcia anodowego i napięcia siatkowego? Wiemy, że możemy uszkodzić driver, w związku z czym najpierw pojawia się napięcie anodowe, potem napięcie siatki, a wyłączenie jest odwrotne. Najpierw znika napięcie siatki, a potem anodowe. Oczywiście, gdy sterujemy to tym układem tranzystorowym, który już pokazywałem, nie ma to najmniejszego znaczenia. Tu chodzi o sterowniki dedykowane, czyli te. Pierwsza rzecz, która nas interesuje, to jest, czy lampa zachowała próżnię.
A dowodem tego jest taki czarny z połyskiem ślad geteru. I ten geter jest najczęściej na szkle lampy. Także wszystkie mają próżnię. Dalej, gdyby geter był biały, oznaczałoby to, że żadna z tych lamp próżni już nie trzyma. Znaczy ta, która ma biały geter. Gdyby geter był biały, oznaczałoby to, że lampa jest do wyrzucenia, bo nie ma próżni. Musimy też zwrócić uwagę, czy żarniki są rozciągnięte wzdłuż lampy. Czyli czy te druciki są od jednego mocowania rozciągnięte aż do drugiego mocowania. Jak widzicie, każdy z tych wyświetlaczy ma te druciki rozciągnięte. I teraz na koniec, czy nie ma jakichś widocznych rys, obtłuczeń, jakichś innych znaków. No widać, że te lampy są w miarę porządnym stanie, mimo że tą naprawdę bardzo brutalnie traktowałem w kartonie, leżała z płytkami, to jednak się nie potłukła. Znaczy się dobre szkło. I gdyby była jakaś rysa, jakieś, nie wiem, pęknięcie, możemy być pewni, że lampa z czasem zaciągnie powietrze. Musimy jeszcze obejrzeć stan wyprowadzeń tych lutowniczych końcówek. Czy nie są na granicy łamania? Widzieliście, ja tą lampę tam trochę wyginałem, w związku z czym to może być niebezpieczne. Zresztą tamta lampa mi się już do niczego nie przyda, więc jako doświadczenie wam pokazywałem, co tam z tyłu na niej nadrukowane jest. I te wyprowadzenia są pocynowane, więc nie ma tutaj problemu z lutowaniem. Ale jeżeli taka końcówka się nam ułamie, tuż przy szkle na przykład, no to wtedy możemy lampę wyrzucić. I co jeszcze musimy zwrócić uwagę? No, jaki mamy stanie te podstawki. Nigdy ich nie wyrzucajmy, zawsze one się mogą przydać. Widzicie, tutaj jest nawet specjalna ochronka na zakończenie, w którym odsysano powietrze ze środka, czyli tworzono próżnię. Dlatego też myślę, że takie lampy należałoby zachowywać z płytkami drukowanymi, na których są zamontowane. Tak jak mówiłem, kiedyś spróbujemy zrobić z takiej lampy jakiś wskaźnik VU. Do tego przyda się całkowicie cała płytka, która tutaj jest. Odetniemy ją kawałeczek i procesor także będzie wycięty z płytki głównej, którą on tam ma. I ta takie trochę będzie nieładne, ale to jest najlepszy sposób na to, blokując procesor, żeby nam ładnie linijki tutaj chodziły. Resztę możemy zakryć przecież jakimś przesłoną. Jak teraz sprawdzić, czy lampa jest sprawna? Bo to, że ona jest w całości, nie zawsze oznacza, że to jest sprawna lampa. Ja wam pokazywałem trochę na przykładzie tej lampy, ale weźmy inną lampę, na przykład tą lampę. Ja tu sobie przygotuję stanowisko. Pokażę wam, jak to sprawdzić. Do tego muszę niestety wyłączyć światło. I wyłączyć za chwilę drugie światło, także będzie przez chwilę ciemność. Nie zlęknijcie się, ale to jest konieczne, żeby sprawdzić, jakie mamy napięcie żarzenia. Więc uwaga. Tu i powolutku podnośmy napięcie. Widzicie? Zaczęło się żarzyć. W środku kadru widać, teraz mamy 3,3 V. I żarzenie jest takie, możemy sobie jeszcze jakiś rezystor wymyśleć po drodze, chociaż nie jest to konieczne. Na przykład taki rezystor ograniczający prąd, jeżeli mamy troszeczkę wyższe napięcie w transformatorze. I wniosek, ta lampa jest sprawna, znaczy żarzenie jest sprawne, ponieważ tam troszeczkę się świeci, świecą się druciki. I zmniejszam napięcie i wezmę ostatnią lampę. Zobaczcie, mamy takie napięcie. Bierze nam prawie 0,5 ampera, a się nie żarzy. Zróbmy sobie 0,6 ampera. 3,3 V, nadal się nam nie żarzy. To jest wniosek, że lampa się po prostu zużyła, zepsuła.
Co prawda trochę wam zaspamowałem film, który chciałem zrobić na temat tego odtwarzacza mini disk, bo już w tym momencie wiecie, jakie jest uszkodzenie, ale zobaczcie, z jaką przygodą jeszcze musiałem się spotkać po otwarciu pudełka z tym urządzeniem. Także malutki przerywnik o tych wyświetlaczach VFD. Zróbmy, wtrućmy do środka film z naprawy, nieudanej naprawy odtwarzacza rekordera minidisk. Witajcie. Mam tutaj minidisk Sony NDS-S707. Generalnie, jak widzicie, ma obcięty kabel, bo to złom. Tak z ciekawości chciałem zobaczyć, co się stało temu urządzeniu. I już mogę powiedzieć, że tutaj jest odklejona ta pokrywka na wyświetlacz. Urządzenie, co ciekawe, przyjmuje mini diski i odtwarza, tylko nie wyświetla niczego na wyświetlaczu. Może jest stłuczony. Dlatego mówię, znalazłem to na złomie. Wziąłem to na części. Może się jednak uda to naprawić. Tak to urządzenie wygląda po zdjęciu górnej pokrywy. Tutaj pakuję sobie od razu części do środka. O, jedną, drugi przewód. Musimy zdjąć teraz panel przedni. Panel zdjęty. Czas zajrzeć do środka. Znaczy panelu przedniego, nie? Odmontowałem wszystkie śruby, ale rzuciło mi się w oczy pęknięcie. Tutaj mamy pęknięcie. Prawdopodobnie ktoś, ciągnąc tę płytkę drukowaną, łamał ją tutaj, bo być może chciał naprawić osłonę panelu czy tam wyświetlacza. Zobaczmy, czy wyświetlacz jest cały. Ktoś musiał uderzyć w to, skoro te zakończenia tutaj panelu, te mocowania, te rozgrzania lutownicą po prostu popękały. To jest użycie dość dużej siły, bo tak zwyczajnie nie wciska się do środka, prawda? Tym się zajmę później. Teraz zobaczmy, tutaj mamy to pęknięcie. Ale wyświetlacz wydaje się być cały. Tak oglądam go. Czy nie jest gdzieś rozszczelniony? Nie, wydaje się, że nie. Co trzeba? Znaczy, urządzenie mi nie reagowało na polecenia, w związku z czym to tutaj musiałem sztucznie wyciągać potem ten mini disk, jak już włożyłem. Dlatego też myślę, że to jest powodem uszkodzenia tego urządzenia. Żeby naprawić tę płytkę drukowaną, muszę wyciągnąć cały wyświetlacz. Elementy, które tutaj są zamocowane. Skleić to od drugiej strony kawałkiem, nie wiem, płytki drukowanej czy czego, podklejając od dołu taki laminat. Potem tu muszę zmyć soldę, maskę. Muszę pomontować te ścieżki jakimiś odcinkami przewodów, o ile oczywiście mi to wyjdzie. Następnie zalać to żywicą. Na tą żywicę przykleić coś, co będzie wspornikiem całości płytki po długości. No i wtedy być może okaże się, że coś tutaj będzie działało. Oczywiście nie mam gwarancji, że ten układ OKI się nie zepsuł, ale nie dowiem się, dopóki nie pomontuję tych ścieżek, nie posklejam ich, nie polutuję. Myślę, że po prostu, ponieważ to się ciężko wyjmowało, te gałki, ktoś nie umiał wyjąć gałek i ciągnął z wielką siłą i po prostu ułamał tę płytkę drukowaną. Także to możemy zdjąć. Widzicie, ten już nie chce się zdjąć. Ten zdjął się łatwo, a ten już nie. Także no problem jest taki, że być może tutaj użyto kleju albo coś takiego na te ośki. Ale raczej nie. Widzicie, bardzo ciężko się to zdejmuje. No i to jest właśnie przyczyna uszkodzenia tego urządzenia. Ktoś chciał wkleić osłonę wyświetlacza,
zdjął to wszystko tutaj i nieumiejętnie to zdjął i po prostu złamał płytkę. Taka jest moja diagnoza. Może uda się to naprawić, jeżeli uda się to naprawić, to wtedy zrobię cały film. A jeżeli nie uda się naprawić, dokleję to do jakiegoś filmu jako przestrogę przed pochopnym rozkładaniem urządzeń elektronicznych. Jest jeszcze jeden problem, mianowicie w miejscu złamania mamy dwa kondensatory i rezystor. Jedna strona przygotowana, pocynowana, oczyszczona, więc muszę się zająć drugą stroną. Jak to skleję, to właśnie na te pocynowane pola będę nanosił cieniutkie przewody. Element jest gotowy na klejenie. Użyję żywicy epoksydowej i zostawię to na dzień czy dwa. Umocowałem to oczywiście w panelu przednim, ponieważ musi do tego panelu przedniego pasować. Tu jest kawałek laminatu, który wzmocni nam od tej strony płytkę. Oczywiście będzie trzeba później ponawiercać otwory, jak się poreperuje te ścieżki. Jeżeli ta czynność się uda, wlutuję z powrotem wyświetlacz i sprawdzę, czy to spełniło swój cel. Na razie będzie trzeba tak tutaj obszlifować ten kawałek laminatu, żeby nam ten wyświetlacz, no, zwłaszcza ten element tutaj, żeby nam się tam zmieścił. Być może z tego elementu tutaj zrezygnuję, czyli tu obszlifuję to, a tam zostawię wzmocnienie. Muszę się nad tym zastanowić. W każdym razie jest tutaj troszeczkę jeszcze pracy na tym, żeby to uruchomić. Mam nadzieję, że mój wysiłek się opłaci i urządzenie wróci do wyświetlania swoich funkcji i obsługi tych klawiszy. Od razu wam powiem, że gdybyście zanieśli to do warsztatu jakiegoś, to wam odmówią naprawy takiej rzeczy. No to tylko hobbysta, pasjonat poświęci czas na to, żeby to zrobić. Na potwierdzenie, że urządzenie działa. Proszę bardzo. Trochę do smarowania będzie tutaj elementów, ale urządzenie działa. Nie działa tylko wyświetlacz, bo go nie ma. Mam tutaj schemat płytki. Schemat ideowy, więc może uda się coś zrobić. Muszę to teraz odkręcić i poreperować te ścieżki. Przymierzyłem wyświetlacz, czy pasuje. Wygląda na to, że tak, więc mogę przystąpić do montażu rezystorów i kondensatorów. Pomyślałem, że niektórych z was zainteresuje, jak naprawiam ten fragment płytki. Więc jeżeli was to znudzi, to śmiało możecie przewinąć do przodu, bo tutaj się nic nie będzie działo konkretnego, tylko będę lutował. Jeżeli was to znudzi, to nie krępujcie się, śmiało przewincie do przodu. Prawda jest taka, że no, lutowanie i obserwowanie faceta, który lutuje, jest strasznie nudne, ale możecie zobaczyć, to jest, jaka to jest praca. Tam idzie, no dobra, tutaj mamy odkrytą ścieżkę, tutaj także. No dalej,
Nie mów, że nie łączy. Na przykład tutaj i tutaj. Łączy. Słychać. Tak samo to. Też łączy. A czy między tym a tym? Nie łączy. Między tym a tym nie łączy. Bardzo dobrze. Tak to wygląda i to są żmudne minuty do tego, żeby całe to połączyć i polutować. Także widzicie, ciekawa zabawa, prawda? Ale no nie będę was zanudzał, pokażę wam efekt końcowy. Oczywiście to po lutowaniu całości, po sprawdzeniu przejść, zaleję żywicą. Innej możliwości nie ma, żeby tutaj było wzmocnienie z tej strony. Niestety jest chyba uszkodzony sterownik wyświetlacza. Jak widzicie, wyświetlacz nie chce zapalić. Albo zasilacz od tego wyświetlacza, zaraz zmierzy napięcie. No niemniej, co się udało osiągnąć, to to, że urządzenie w jakiś tam sposób działa. Zaczytuje płytę, działa na klawisz wyłączenia, proszę bardzo. Napięcia na zasilaczu są. Dobra, play. Eject. Sterowanie działa, tylko wyświetlacz nie. Dobrze, szukamy dalej. Mierzę napięcia na układzie scalonym. Teraz na przykład mam, zgodnie oczywiście z schematem, 30 V. Tutaj też. 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 I tak muszę obmierzyć cały układ scalony dookoła, ale jak widzicie, jest on sprawny. Mamy problem gdzie indziej. Niestety wyświetlacz jest zepsuty. Sprawdziłem wszystkie napięcia. Napięcie żarzenia także ma, ale niestety nie żarzy się nawet w ciemnościach. Nie ma takiego tam poświaty czerwonawej na tym wyświetlaczu, więc albo wyświetlacz się rozszczelnił, albo się po prostu uszkodził. Rozrysowanie połączeń najczęściej jest umieszczone na tylnej ściance wyświetlacza. Także bardzo często możemy określić, które wyprowadzenie jest które. Wystarczy odpowiednio to przeanalizować. Ale nie zawsze tak jest. Czasami musimy pobadać. Teraz wam pokażę, jak zlokalizować, które wyprowadzenie za co jest odpowiedzialne. Musicie sobie narysować schemat całego wyświetlacza. Ja nie będę przecież czego rysował wam. Chodzi o ideę. Oznaczacie sobie każdy segment, każdą nóżkę, która jest na dole. Żarzenie, wiecie, najczęściej jest podpięte tutaj do tych blaszanych zakończeń, na których opiera się katoda. I kiedy sobie wszystko tam porysujecie, tutaj mamy jakieś takie segmenty, możemy sobie je też rzymskimi poznaczać, jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Podłączamy nasz układ zasilania. Jak widzicie, podpiąłem sobie 15 V. Dobrze jest też mieć jakiś rezystor albo ograniczenie prądowe na zasilaczu ułożone. Mam tak, podłączone żarzenie z tej strony umasowane żarzenie mam. Podłączyłem się pod drugą końcówkę. I teraz sprawdzę sobie od początku. O, zapaliło się coś. To jest nóżka numer, powiedzmy tam, tu. Nie chce mi się tego liczyć, przyznaję, ale to będzie nóżka numer 26. I nóżka numer 26 zapaliła nam trzeci segment. Robimy. Załóżmy, że tutaj jest nóżka 26 i trzeci segment. Opisujemy sobie. I oczywiście nóżka numer 2. Opisujemy, to zrobimy sobie pola takie, że to jest siatka, na przykład tutaj ta siatka, nie wiem, wielkie A. I już mamy sprawę załatwioną. Następnie bierzemy zasilacz i dalej. 27. O, 27 jest następny segment górny. Czyli jak widzicie, T
to i to jest na innych siatkach rozpięte, co zresztą widać po strukturze tego wyświetlacza. I dalej to jest 28, 29, o, 29 tam znak do góry jest segment B, 28 segment B. OK, mamy jedną rzecz załatwioną, przepinamy się i tak samo, no bo mi się aparat przewróci, przepraszam, staram się tutaj wyeliminować te źródła światła odbijające się, może trochę głową zasłonię. Pokazywać takie doświadczenie jest dosyć trudno. I teraz tak, mieliśmy gdzieś tak od 20 nóżki, o widzicie, segment czwarty, segment piąty, co mi się napięcie żarzenia rozłączyło, segment C, segment C i na tych wszystkich wyprowadzeniach sobie oznaczam, że to jest na przykład któreś tam, mogę sobie zrobić tabelę. Na przykład numer 1, siatka pierwsza, nóżka numer 2, siatka druga, nóżka numer 30, to jest segment C lewego wyświetlacza, czyli zróbmy C2, a tu jest B2, C2, tak żeby to zorganizować, tą tabelkę, żebyście wiedzieli co i jak, gdzie macie podłączone. Przepinamy się na następną nóżkę. I jedziemy. Możemy być pewni, że od nóżki numer 27 mamy odpowiednie segmenty. Pamiętajcie, żeby tutaj nie zrobić zwarcia zasilaczem, bo wam zabezpieczenie prądowe włączy się. O, tu jeszcze pauza się zaświeciła. Przełączamy się dalej. Oczywiście notujemy, przełączamy się dalej. To jest złudna praca. Kolejne, pomińmy kilka segmentów i zobaczycie, że one są tak samo ułożone tutaj, tak, tam. Dobrze. Sąż się zapalił, segment się zapalił. Zobaczmy na przykład tutaj gdzieś, co nam się zapali. Nic się nie zapali, bo przesadziliśmy. A na przykład tu. Widzicie, jak ładnie. Jak rozpracować taki wyświetlać już wiecie, musicie mieć na przykład transformator dzwonkowy, zasilacz jakiegoś tam napięcia. Teraz widzicie, ile bierze siatka i anoda przy napięciu 16 V. Notatnik i możecie potem zrobić sterowanie. Sterowanie, o którym już mówiłem. Albo kupić dedykowany sterownik wyświetlacza. Tyle, że sterownik wyświetlacza musicie kupić dedykowany do odpowiedniej lampy. A tutaj do tego możecie po prostu podłączyć jakiegoś Antela, Arduino lub coś podobnego. Dobrze, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Podałem kilka praktycznych, ciekawych informacji. Oczywiście informacje na temat wyświetlaczy VFD w internecie, na YouTubie możecie znaleźć mnóstwo w języku polskim czy angielskim. A ja się tu pobawię jeszcze z tym wyświetlaczem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się.